nie chciałam tak żyć po prostu. Chciałam coś innego zrobić. No wiedziałam, że moje życie będzie na pewno inne. 6 razy byłam mistrzynią Polski seniorek. 2 razy wicemistrzynią Europy seniorek. Raz mistrzynią Europy juniorek. W pewnym momencie też swojego życia tak trochę odleciałam. Zawsze miałam taki wredny charakter, zawsze walczyłam o swoje. Przez to, że miałam trudne dzieciństwo, już mam 6 rodzeństwa, jestem najstarsza. Rodzice pracowali, a ja musiałam siedzieć w domu, zajmować się nimi. To spowodowało u mnie takie poczucie, że może ucieknę w ten sport i jak będę gdzieś na sali treningowej, no to tam się dopiero odnalazłam, będąc w centrum uwagi. A byliście w ferie na jakimś obozie? Czy nie, nie byłam. A widzę, robiłaś takie same paznokcie. Tak, tak, też mam. Zgrałyśmy się. A widzę, też masz brwi permanentnie zrobione. Mam, trzeba jakoś o siebie zadbać. Rzęsy też? Nie, już nie. Aha, ja rzęsy mam przedłużone. Kusia, którą dzisiaj masz walkę, zjechał na różnika? 17 właśnie, jest z czerwonego. Jeszcze jest trochę czasu. Jak się czujesz, jak forma? No dobrze, no wiesz, koszulkę założyłam, więc muszę złoto zdobyć, co by innego. A w zeszłym roku miałaś srebro z Litką przegrałam. Z Litką. Ale wy macie wszyscy taki styl podobny do bicia, co widzę. No, skorpion. A u nas właśnie, jak my mamy technikę boksu, to jest takie złożone akcje. Czasem trener Habros coś takiego wymyśli, że ja nie umiem powtórzyć po nim. Które zostają. Lewy, prawy, lewy, 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 prawy i wystarczy. Tyle ci wystarczy, po co więcej? Świat idzie do przodu i można zobaczyć walki kobiet. A powiem tak, no kobiety są bardziej chyba zadziorne. Kobiety z natury są bardziej waleczne. Facet stanie, pomyśli, coś będzie próbował, a kobieta pójdzie na żywioł właśnie. Bandaże sobie już sobie załóż, tak? Da, bo później wiesz, jakaś czasówka będzie. Zanim poszłam w ogóle na trening bokserski, chodziłam wcześniej na judo, a że sala bokserska była obok szkoły, no to poszłam na salę bokserską. Po pół roku miałam pierwszą walkę bokserską. Pierwszą walkę wygrałam przed czasem. To też tak utwierdziło mnie w przekonaniu, że to jest to, co chciałabym robić w życiu. I no, robię do dziś w sumie. Pochodzę z Koszalina. Na początku naszego życia mieszkałam z babcią. Cześć, babciu! Witam! Mieszkaliśmy w 4-pokojowym mieszkaniu. Mama, tata, brat, siostra i ja. Gdy miałam niespełna 12 lat, mama zdecydowała się zostać rodziną zastępczą dla 4 rodzeństwa, dla dzieci swojej siostry, która zachorowała. To zmieniło po prostu wszystko. Z dnia na dzień przychodzi garstka dzieci i zostają po prostu już praktycznie na zawsze. Mieszkaliśmy tutaj obok na Piłsudskiego. To 7 była. 3, moja właśnie Sylwia, Sebastian i Angelika i 4 przysposobionych. A dziadek bez śmietanki pije? Bez śmietanki.
z racji tego, że było dużo dzieci, to ja pracowałem, a ona zostawała w domu. Kto słodzi? Ja słodzi. Rodzice pracowali, a ja musiałam siedzieć w domu, zajmować się nimi. Poniekąd czułam się jako trzeci rodzic i wtedy właśnie sobie powiedziałam, że nigdy nie będę miała dzieci. Właśnie przez to, co przechodziłam w dzieciństwie. Ona chciała coś osiągnąć, jako dziecko pokazać. Po prostu, że ona też coś potrafi. Bywały momenty, że chciałam trzasnąć drzwiami, uciec z domu, bo po prostu był harmider w domu. To spowodowało u mnie takie poczucie, że może ucieknę w ten sport i jak będę gdzieś na sali treningowej, no to będzie dla mnie to taka ucieczka od tego, co jest w domu. Jedziemy blisko worka, przechodzimy w pół dystansie na lewą, na prawą stronę po przejściach, tak? Przepychamy, blokujemy, odpychamy lekokciem, ciągniemy dół, góra ze zmianą na sygnał, przejście raz w jedną, raz w drugą, tak? Z tylnej nogi. Prawej strony się trzymać, prawej. I zmieniać płaszczyzny, dół, góra. Proste, ale trzymamy, zmieniamy, tak jest. Początki były takie, że ja, jak zobaczę, jakie to są ciężkie treningi, to pewnie i minie. Wróciłem, może tam lekko porysowane czy podbite oko. I to nie sprawiało żadnego znaczenia. Ona wraca do domu pełna tej chęci, że dalej coś będzie robiła. Cywil też nie jest taką delikatną zawodniczką. Tu z nią naprawdę trzeba popracować, mieć cierpliwość do niej. No jest, no jest taka, no... Ma swój taki po prostu charakter i swoje podejście. Przykleić i teraz ryb! Gdy miałam 15 lat i przyszłam pierwszy raz na salę treningową, bardzo mi się spodobało, bo było dużo wysportowanych mężczyzn. Ja byłam jedyną kobietą, no to wiadomo, że stałam się pupilkiem trenera i tam dopiero dostrzeżono mnie i czułam się taka, no, ważna. W wieku właśnie 14 lat już, jak chyba zdobyła pierwsze mistrzostwo Polski, to przyjechał nasz mistrz olimpijski chyba w boksie i ją chciał, żebyśmy podpisali zgodę na wyjazd do szkoły mistrzostwa sportowego w Słupsku. Zgodziliśmy się i wtedy wyjechała już do internatu. Zaczęła się usamodzielniać, że tak powiem, nie? Była nastolatką, gdzie już po prostu no, sama na siebie zarabiała. Dzień dobry, proszę pani, mam taki mały problem, ponieważ jestem poza domem zupełnie i zostawiłam karteczkę z numerem sprawy w domu i czy jakbym podała imię, nazwisko, czy mogłaby mi pani przekazać, czy już jest decyzja w sprawie? O zwrot prawa jazdy. Bardzo mi zależy, no nie ukrywam, że no jestem z Koszalina i tutaj często przyjeżdżam do Szczecina i treningi, w ogóle studia. No mam nadzieję, że sąd przychyli się do mojej prośby i odzyskam to prawo jazdy. Aha, jeszcze nic nie wiadomo. Kiedy ja ją poznałam, wtedy ona była w takim, no jak to się mówi, w sztosie. Była naprawdę tam, dziewczyny ją motywowały, zasuwała i... No, wielki talent, naprawdę. Nikt jej tego nie odbierze, ona jest jedną z pierwszych takich utytułowanych bokserek w Polsce. Jej przeciwniczki już na wstępie się, no, troszeczkę takie wycofane były. Ja pamiętam, jak w Koszalinie trenowałam, to miałam szatnię z chłopakami, to oni zanim właśnie się i przebrali, i tam wypili odżywki przedtreningowe, to zawsze opowiadali, co tam z dziewczynami wczoraj czy w weekend robili. Ja czułam się taka zażenowana, no bo ja jedna dziewczyna tam byłam i tak mi było głupio cholernie, bo oni poruszali jeszcze takie tematy damsko-męskie. A ja ostatnio zaczęłam się tak zastanawiać, jak długo się znamy. Byłyśmy razem na pierwszych mistrzostwach Europy kadetek. Od początku, jak się znałyśmy, to się lubiłyśmy? No. Pamiętasz? Tak? No. Tak. Ale właśnie tak bardziej zaprzyjaźniłyśmy się dopiero, jak ty tak już z
zrezygnowałeś chyba z wyczynowego, no, tak, nie? Prawda, takie prawda. Takie mam wrażenie, bo no, nie wiem. Na kadrze nie ma przyjaciółek. Dziewczyny są często takie no, dwulicowe. Często pójdą do trenera naskarżyć. Jeśli wiem, że jakaś zawodniczka chodzi w mojej wadze, no to jakby już trzymam ją na dystans. Już się nie będziemy na pewno przyjaźnić. No nie ma przyjaciółek. Trzeba przyjaciółek szukać w innym środowisku. Co ci powiem a propos właśnie sportu i naszej rywalizacji wśród kobiet, to cieszę się, że mimo, że tyle sparingów razem miałyśmy, że potrafimy jakoś być ponad to i się trzymać razem, pomagać sobie i to jest naprawdę super. O, to jest fajne, się wyretuszuje trochę i będzie no, no mam nadzieję, bo mnie słońce źle oświetliło. Bijemy. Ty boksujesz w obronie, ty w ataku, tak? Ale ciosy proste. A, o, i prawy na to rzut. Mocno bije, dość dużo bije. Miejsce. Tak jest, na górę, bardzo dobrze. Podwójny lewy i prawy prosty albo prawy sierpowy. Tą lewą ręką potrafi nieraz wygrać walkę. Tak. W 2011 zostałam wicemistrzynią Europy seniorek. To był taki no, moment najlepszy w moim życiu, że ja wtedy pamiętam taką Ukrainkę bardzo utytułowaną pokonałam i Turczynkę, no, medalistkę mistrzostw świata wielokrotną, więc no, to było sensacją. No, w tej formie, jakiej byłam, w szczycie swojej formy uważam w 2011, no to już nigdy w życiu nie będę. Wtedy stojąc na podium, no to po prostu jest się szczęśliwym, że te wszystkie treningi to rezultat ciężkiej pracy. Już zyskałam uwagę, coś tam napisali już w gazecie. Podobało mi się to, bo to jest fajniejsze niż na przykład bycie bogatym. Kiedy ludzie cię podziwiają, jesteś w glorii chwały i człowiek się wtedy czuje taki dumny. Staram się te media społecznościowe też jakoś prowadzić. Nie wiem, też w pewnego rodzaju dla mnie to jest potrzebne, bo no lubię, jak ktoś tak miło napisze. Oj, Sylwia, jak ty ładnie wyglądasz. Oj, Kusia, jak słodko. Mówię, oj, super. Jaka laseczka. No nie wiem. Był moment, że mieliśmy strasznie dużo pieniędzy z chłopakiem, no i ja nie musiałam nic robić tak naprawdę. To spowodowało, że tak trochę przestałam szanować ludzi. W pewnym momencie też swojego życia tak trochę odleciałam. Weszłam z rana w bieliźnie na czczona wagę, to pokazała 108 kg. Praktycznie w ogóle już nie trenowałam, sobie odpuściłam. Byłam wtedy bardzo niemiła, bo tą złość, którą w sobie kumulowałam, to później wyładowywałam do ludzi. Zdarzało się, że jechałam na Mistrzostwa Polski w ogóle bez treningu i zostawałam mistrzynią Polski. Złapałam chłopaka na zdradzie. Rozstaliśmy się po ponad 4 latach bycia razem. Przestawił mi nóż do gardła i powiedział, że jeśli odejdziesz ode mnie, to cię zabiję. Koniec końców to ja wyrwałam mu ten nóż i no, aby się uwolnić, to ja dźgnęłam go nad serce. Krwi było strasznie dużo. Zakrwawiła się cała biała koszulka. Zadzwoniłam na karetkę i powiedziałam, że dźgnęłam chłopaka nożem, proszę jak najszybciej przyjeżdżać. No, uratowali go w karetce. Lekarz powiedział, że pół centymetra niżej nie byłoby co ratować. Zapytali się chłopaka, co się stało. On powiedział, że sam się dźgnął i tak się sprawa zakończyła. Depresja nie z tej ziemi, miałam myśli samobójcze i no to wszystko było takie, no, science fiction.
non-stop przesiadywałam na siłowni, gdzie trenowałam. Dopiero jak schudłam, to przyszłam na boks. Myślą, że może też mnie wyrzucą, ponieważ nie chodziłam tyle na treningi. A oni ciepło mnie przyjęli i powiedzieli, że cieszą się, że wróciłam. No, wzięła się za siebie, tak jak sama powiedziała trenerze, wracam, jestem gotowa podjąć walkę, rywalizację. Ja myślałam naprawdę, że będą mieli do mnie pretensje, że nie trenowała. Nagle chcę zacząć trenować z resztą, ale też czułam w sercu, że no, tego mi brakowało, tego boksu. Mówię, no nie jeden już by skończył, tak? A ta dziewczyna się nie poddawała, próbowała, cały czas walczyła o kadrę, o inne rzeczy. Takie na wciągnięcie, wciągam. Lewy cofam i lewy, prawy na co? Już tak? Raz, hop, bum, bum, tak jest. W 2016 pojechałam na Mistrzostwa Europy. To było wyjątkowe, że no, za własne pieniądze ogólnie pojechała, nie? I lewy się kończy. Tak, związek mnie wykluczył, ponieważ jasno powiedział, że skoro przez 3 lata nie jeździłam na kadrę, nie trenowałam, nie uczestniczyłam w zgrupowaniach, to dlaczego mają mi sponsorować wyjazd na Mistrzostwa Europy? Tu powoli podchodzę, pyk. Tak jest. Jak już pojechałam, no to zostałam wicemistrzynią Europy. I ta waga, i te zdrady chłopaka, i to wszystko, co później przeżyłam, to była taka nagroda. Odbudowałam się przede wszystkim wewnętrznie tym zwycięstwem. Odżyła, jest bardziej otwarta dla ludzi, pracuje, trenuje, studiuje. Po tym, co wcześniej przeszłam, nabrałam bardzo pokory. Ja sobie wydrukowałam, widzę, że pani też coś ma. Tak, tak. I teraz bym chciała w pierwszej kolejności ustalić, kiedy się bronimy. Czy pani da radę teraz na lipiec, czy zostawiamy to już na wrzesień? Fajnie by było, żeby była pani zdecydowana na ten aspekt, bo muszę zgłosić to wszystko tutaj do naszego dziekanatu. Pracę magisterską piszę o marketingu w Federacji KSW. Zdecydowałam się na taki temat, ponieważ poza boksem bardzo interesuje się MMA. Pamiętać należy, że praca to przepustka do tytułu naukowego, jakim jest tytuł magistra. Tym samym proszę nadać pracy taki charakter. Musi być naukowo. Nie może być, a pisząc prościej. Takich sformułowań unikamy. No, jest przeskok taki. No, tak? Dziejowy. Bardzo ciężko to wszystko pogodzić. Zwłaszcza, że ludziom się wydaje, że pójdą na trening i później można nie wiadomo ile rzeczy robić, a człowiek też musi odpocząć i psychicznie, i fizycznie. Tak, proszę? Tak, naprawdę? Dzisiaj mogę odebrać? Trzy tygodnie bez prawa jazdy i w końcu mogę pojeździć. Dzisiaj zadzwonili do mnie z sądu i pani powiedziała, że mogę odebrać prawo jazdy i pojechałam do Tak? No. Byłam taka szczęśliwa, bo dla mnie to jest po prostu tak ważne. Oj. No. Strasznie się cieszyłam. Ale jeszcze sąd napisał, że ten policjant był taki zbyt surowy i potraktował mnie bardzo tak nieadekwatnie co do tej kolizji, do której zaszło. To była tylko mała kolizja, no przecież to szczerze jakieś to wykroczenie, jakby to można było powiedzieć. No tak, dlatego no tak... Ja już wiem, jak ona jeździ. Jak ja ją uczyłem, powoli jedź i zakręcę, a ona w pełnym gazem i ten na dwóch kołach. No, powoli jedź, jest. Przez środek boiska dzieciaki uciekały. No. O 4 rano wstawałaś, biegałaś na Górę Chełmską. Na swoje treningi to miałaś... Ale dobre wspomnienia. Nie było co. Ciężką pracę. No pięknie. I to było jeszcze tak właśnie pod górkę na Górę Chełmską i później już z górki. I jechałam specjalnie na trening. I trening trwał, nie wiem, 2 godziny i później pod tą górkę 12 kilometrów rowerem i... A zapomniałaś, jak cię budziłem na... Tenis ziemny. Ile wtedy miałeś? 14 lat?
I ona do mnie mówi, a co ona osiągnie, jak ten trener nawet mistrza Polski nie osiągnął, nie? No i koniec tylko to było. I już było po tenisie. Sylwia, czemu płacze? No bo się wstrzyżyłam po prostu. Spoko. Nie no, bo cieszę się, że was mam. Jak przyjeżdżam, to zawsze jest tak ciepło. Koma jest bardzo emocjonalną dziewczyną, bardzo delikatną jest wręcz też. W rodzinie zawsze jest taką przelepką, jednak całkiem inną kobietą niż przygotowo w ringu, nie? Ma się miękkie serce, a trzeba mieć wtedy twardą dupę, nie? Jeżeli chodzi o walki, o ring, to wtedy myślę, że ta Sylwia jakaś druga się tam budzi. Jest po prostu wtedy wojownikiem takim. To będzie gitara, nie? No, no. Tak dobrze? Dobrze. Szczęka. Dobrze. Luźniutko, tak? Lewy, lewy! Tak. Nie za blisko, nie za blisko. Krok w tył. Półfinałowa walka była bardzo ciężka. Ja powiem szczerze, że nawet dobrze się nie rozgrzewałam do niej, bo myślałam, że wygram przed czasem. Lewa ręka. Przygotowuję. Każdy lewy wchodzi. Bijesz prawy prosto między łokcie. Później ring weryfikuje, że jednak nie jestem tak dobra, jak mi się wydaje. W linii. A w linii wszystko wchodzi. Jak dwa lewą ręką możesz wygrać walkę nawet przed czasem, tak? Tak, tak jest. Tak jest, ta lewa, ta lewa. Tak, dawaj się. Tak jest, dół, dół. Tak, jeszcze raz dół. Dół, prawy prosty, lewy dół. Lewy dół. Lewy o to chodzi, jeszcze raz. Słuchaj, i ostatni cios, jak tutaj masz ją przy linach, nie? Załaduj taką soczystą wątróbkę, okej? Tak jest, bardzo, tak, o, takie proste, spokój, tak. Ludzie lubią agresję, ludzie lubią okrucieństwo. Czy dziewczyna jest dobra, czy niedobra, bo to mnie nie interesuje. Ja wchodzę na ring i no, chcę wygrać walkę, chcę ją pobić, mówiąc ładnie. Lewy z dołu! Dwa, trzy. Mi się wydaje, że jestem u schyłku swojej kariery, że to są ostatnie lata już, nie wiem, może trzy. Chciałabym jeszcze trochę poboksować. Zaraz po mistrzostwach dostałam propozycję od pewnego promotora, by przejść na zawodowstwo. Mama Sylwii pracy jest za granicą. Czy jestem taką zastępczą mamą? Staram się od samego początku. Jak tylko się Sylwia urodziła, zawsze można na mnie liczyć. O. A to jest koperek. Tak, ale tutaj. Tu jakieś pozostałości, wiesz co, rzodkiewki zostały, ale chyba nie będziesz żadnej, nie. A właśnie u babci też różowe piwo nie widziałam. Tak ładnie pachną, nie? Intensywnie. Ładnie, no. Tak. Chciałam się cię zapytać, co ciocia myśli o tym, żebym przeszła na zawodowstwo? Ty znasz moje zdanie, że ja bym wolała, żebyś poznała fajnego faceta, no i żeby się potomstwa doczekać i skończyła z tym boksem. Wiem, że chcesz osiągnąć coś i ty to zrobisz, ale serce boli. No ja jak nas, jak najbliższych, nie? Boks zawsze będzie na pierwszym miejscu. No, może nie zawsze, ale cały czas jest. Zawsze mam ten fundament, że ja jestem utytułowanym sportowcem, że osiągnęłam tyle medali. No to już ludzie patrzą na ciebie inaczej, bo
osiągnęłaś coś więcej niż reszta.